Super hot, super hot, Witam was, nocni gracze. Z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i prezentuję wam dzisiaj grę poleconą mi przez Xenoxa. Super hot. Nie jest to nic nowego. Ci z was, którzy interesują się troszeczkę indie developmentem i tak dalej, game devem, na pewno słyszeli o Super Hot. Jest to, co będę wam dzisiaj prezentował, przypominał, to jest prototyp, który był stworzony w ramach 7-Day First Person Shooter Game Jam, zrobiony przez grupkę naszych rodaków, którzy teraz założyli studio Super Hot i znajdują się oni w Łodzi. W każdym bądź razie ta gra była stworzona w 2013, ten prototyp, i oni wygrali tam nagrodę na tym 7-Day First Person Shooter i wrzucili ten prototyp do sieci. I nastąpił boom. Po prostu gra wzięła... Z sieciem to wszystko zaczęło żyć. YouTuberzy robili let's play z tego. Po prostu zrobił się z tego wielki hit. Oni tam wygrali w 2014 parę nagród, w 2013 na WGK Development Showcase Winner, więc gra się boom się zrobił, tak? W 8 miesięcy po wypuszczeniu prototypu rozpoczęli kampanię na Kickstarterze i również dali na Steam Greenlight tą grę. Ona oczywiście już to przeszła, tam na Kickstarterze jeszcze jest chyba ich kampania. Ja dam link oczywiście do głównej strony Super Hot w opisie, więc będziecie mogli to wszystko sami sobie sprawdzić. Jest też trailer z nowej wersji, ponieważ oni chcą wypuścić Super Hot poprzez Steama, chyba nie wiem czy jeszcze jakąś platformę Steama na pewno, i oni przerobili tą grę od zera, czyli to co wam teraz prezentuję to jest prototyp jedynie, który nijak się nie będzie wiązał z grą finalną oprócz mechaniki. A jaka jest mechanika i dlaczego ta gra zrobiła się taka popularna i taką fame ma? Ano z tego powodu, że to jest shooter łamigłówkowy. Inaczej tego nie umiem nazwać. Zaczynamy. Już czas. No, poruszamy się sadem, rozglądamy się myszką. Widzicie, jak się rozglądam, to wszystko idzie. To jest po prostu najpiękniejszy efekt, jaki można po prostu obejrzeć. Zabawa polega na tym, i to jest stworzone na silniku Unity, że kiedy się poruszamy, to czas płynie normalnie. A kiedy stoimy w miejscu, to i poruszanie się obejmuje też oglądanie się myszką, oglądanie się dookoła. To wszystko stoi w miejscu. Czas porusza się tylko wtedy, kiedy ty się poruszasz. No tak, nie do końca to jest prawda. To jest troszeczkę przekłamanie, ponieważ czas porusza się równocześnie sam z siebie. Czas zwalnia tylko. Nie chodzi o to, że zatrzymuje się w 100%, tylko czas zwalnia. No ale cóż, to taki mały szczegół. Zabierz jego broń. Boom. Zapierdoliliśmy go i mamy teraz jego broń. I gra polega na tym, że musimy zabijać przeciwników tak, żeby oni nas nie zabili. Oczywiście. Nasze kule również lecą tak, jak leci jak czas, prawda? Czyli jeśli on biegnie w tamtą stronę, ten na przykład stoi w miejscu, to wiem, że mogę go strzelić w ten sposób i on zginie. Teraz z tego też mogę strzelić w ten sposób i on zginie. I w tym momencie przechodzę do następnego levelu. Dlaczego wzięli... No, nie ma... nie ma... Deal to jest... Nie ma... O. Fajny jest efekt tego bullet time'u, że można po prostu unikać kulę w ten sposób. Leci, kula leci. O, tam jest kolejny. I jeszcze jeden. O. Nie trafiłem go? Nie mam już. Nie mam już. Nie mam już kul. Fajne jest to, że mogę powolutku się poruszając, mogę ze spokojem unikać jego ataków. Oczywiście
podchodząc odpowiednio powoli. Oj, to już było za blisko najwyraźniej. Dobra. Dlaczego ja spudłowałem? Aha, tu jest jeszcze jeden gość. Nie mam już chyba tych nabojów, to wyrzucę broń i wezmę kolejną. Bo ponieważ jesteśmy takim pakerem, potrafimy kontrolować czas i wszystko, że nie potrzebujemy magazynków. My po prostu, skończy nam się amunicja, to wypierdalamy broń i bierzemy, łapiemy za nową. Teraz tak, czy ja go trafię? Tak jest, pięknie, udało mi się go trafić. Tamto jest za daleko, żeby coś zrobić. Aha, tu jest dwóch ich aż. Dobra, to strzelę. O, chyba właśnie przestrzeliłem. Tak, ustrzeliłem jego pocisk. Ale sobie też niestety to mi to nie dało nic wiele. Okej, okay, super hot. Lecimy dalej. To jest naprawdę świetne. Ja się nie dziwię, że to ma taki po prostu rozgłos. To będzie dobre. Złap pistolet. O! O! A, shit, kurde, myślałem, że... Że mam... A, cholera! Dobra, tu strzelajcie, dobra. Okej, okay. Wow, dobra. Trochę się tam zgliczowali, widzę. O kurde, ale dostałem. Widzieliście to, jak oni się dziwnie... O, kula leci nisko, ale nie. Dobra, myślałem. Teraz te trzy tutaj... O kurde, trafi mnie. Trafiła mnie, nie miałem jak uciec. Oczywiście te kule szybko lecą, jak widzicie. Chociaż to są projectiles takie jak w każdym innym. Kurde, to dobra, próbuję bunny hopować, to muszę to bardziej z głową robić. Skryć się po prostu za tymi. Tak jakbym normalnie chciał to zrobić. Ale dałem sobie... Ale se dałem teraz. W kolano! Kiedyś byłem zabójcą tak jak ty, ale dostałem z kuli w kolano. O cholera. Rozbłysk prosto w twarz. O! Dobra. Nie, 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 pierwszutem! O fuck. To zawsze była najtrudniejsza pierdolona plansza. Dlaczego mówię zawsze była? Ponieważ ja już w tą grę grałem, ale ponieważ była mi polecona i ja ją miło wspominam i rychło w czas, warto ją sobie przypomnieć. 2013 rok był ten prototyp, jak widzicie, September 2013, a produkt finalny powinien pojawić się na dniach, ponieważ oni nad tym już pracują. Jak to spudłowałem, kurde mać. Nie wiem, jakim sobie spudłowałem ten pierwszy strzał. No dobra, gra ma wyjść w koło. Oni ciągle nadchodzą. Gra ma wyjść w tym roku. Nie wiem tylko dokładnie w którym roku. Aha, wizjonerski... Wizjonerski K-sztuka, tak? Czy ja go trafię stąd? Nie, dobra, nie będę ryzykował. Bo nie wiem, czy go trafię. Dziewięć. Dobra jest to, że mi przynajmniej mi pokazuje, ilu mi zostało. Tu jest jeden, tam jest jeden. Wszędzie padają strzały. Czy trafię go stąd? Tak, trafiłem, okej. Okay. Tam jest kolejny. I dlatego to jest puzzle game, bo musicie się zastanowić po prostu jak, z jakiego kąta i w jakie miejsce. O. O, puste.
Swoją drogą, oni wykorzystują tę samą moją amunicję co ja, więc... Tam jest jeszcze jeden. O! Zbiłem lampę. Bierzemy następny pistolet. Tam jest kolejny gościu. O kurde, dalej się ich tu zabrało. Fajny jest efekt tego, tego dźwięku, że też tak spowalnia się. Ale oni nie są niestety zbyt inteligentni. Super hot. Boss fight. Walka z bossem. A co się stanie, jeśli... Podlezę tędy. Aha, wracaj i zrób swoją... wykonaj swoją robotę. Dobra. Zabij. CEO, zabij go. Boom. Yes! Yes. Kurwa. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem to modę i to... Yes! Master! No to myślałem, że po prostu nie był... What the fuck is going on? No i to... You have served me well. Dobrze mi służyłeś! Now... A teraz... Dispose of yourself. Skasuj siebie! Sam siebie mam skasować i co? Just walk through the window. Po prostu przejdź przez okno. A że jesteśmy takim kretynem, spełniamy prośbę i spadamy, stop. Ale nie. Stop! You've been a good boy. Byłeś grzecznym super chłopcem. Super hot. Super hot. I to by było na tyle. Bardzo fajna gra. Nie mogę się doczekać produktu finalnego. Produkt finalny w sumie różni się kompletnie od tego, co tutaj widzieliście. To oprócz mechaniki, to postacie wyglądają inaczej, broni wyglądają inaczej. Wszystko inaczej graficznie ta gra wygląda, nie tak jak tutaj. I to już jest kwestia gustu, bo powiem szczerze, że ten prototyp, jeśli chodzi o pod względem wizualnym, tylko i wyłącznie grafiki, to o wiele bardziej mi się podoba niż to, co wymyślili na potrzeby finalnego produktu. Wygląda oczywiście... Jak to nazwać? Next-genowo, nie innego silnika chyba w tej nowej wersji. Jest to wiele, wiele ładniejsza, bardziej taka trójwymiarowa, inna, ale to ta miała swój taki urok. Urok tego silnika Unity, ta prostota i to mi się podobało. Chociaż... Zdradzę wam, jeśli żeście nie widzieli, to w nowej wersji będzie można przecinać kule w locie, więc dopiero po prostu mój jajca. Polecam wam, sprawdźcie sobie stronę od Super Hot, możecie oczywiście zamawiać preordery. Oczywiście ja wam tego nie będę polecał, preordery to zło, tak samo jak to jest w dużej mierze zło, ale okej. Okay. No i z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku, a tymczasem dobranoc!